Ja ludzie, jestem Chris Krystals, a dzisiaj ze mną jest oczywiście... Kto jest? Paka maka mu! Maka paka apa jaka ika aka u! Czyli Redzik. Dobra, czyli Redzik jest. No i tak, tak się składa, że skoro ja nagrywam, to ja muszę dynamiczną akcję robić, ale nie pozwalają mi na to te Steve'y, bo nie chcą, żebym miał wełnę do podbudowy, a ja muszę mieć wełnę mnie do... Mnie denerwują te Aleksy albo żółci. A, często. Dobra. I w ogóle póki kupiłem nożyce, mogłem kupić siekierę tak naprawdę. Byłaby fajniejsza akcja, tak to nikogo nie zabiję. Dobra, sztabki złota już na szybko wyrzucę. Nie będę za... Kurde, nie włączyłem stopera, nieważne. Dobra, nie powtarzajcie po mnie, ja jestem głupi, ja mam upośledzenie. Najwyżej to się potnie. Ale słuchajcie, ja mam upośledzenie umysłowe, więc nie musicie się mną przejmować, tak? Przynajmniej mi nie, nie masz żadnego upośledzenia przemysłowego, ponieważ te strony, co tam czekaj wypisywałeś, że ona ten na IQ, to jest nieprawda. What? Nie wierzcie w takie rzeczy, bo tak naprawdę jesteście mądrzy. Jest! Zabiłem go! Udało mi się! Zabiłem jednego niebieskiego! Final kill! Widzicie, widzowie? Final kill! Napiszcie, co o tym myślicie. Tak. A wiecie, co ja teraz zrobię? Ktoś bardzo nieinteligentny jak ja może kogoś zabić nawet Warsa. O. Uwaga! Zielony idzie! A ja mam szmarag! A, dobra! Wiem skąd. Zielony idzie! Przegraliśmy. Pomocy! A którymi jesteś? O, już! Udało się? Czerwony. Tak. Dobra. Tak, czerwony już. Szmaragd miałeś? Mam szmaragda! Trzeba zielony mu zniszczyć łóżko. Dobra, to słuchajcie, to ja zbiorę trochę wełny i tam pójdę. Mam nożyce, więc to jest bardzo dobra rzecz, żeby pójść i tam i zniszczyć łóżko. Mam nadzieję, że się nagrywa, bo nie chcę zrobić wpadki. Dobra, nagrywa się, słuchajcie. Tak więc przeprowadzimy teraz bardzo dynamiczną akcję niszczenia, gdzie... Co? Paka! Maka paka! Maka paka! Aka nie! To jest Sandstone! No Sandstone tam był, ja nie miałem kill-offa. Hello, widzowie! Jesteśmy już ponownie na rundzie i ogólnie... Nie zatrzymałem stopera super, no ale i tak w sumie wcześniej go nie ten tego, no to... Dobra, w takim... Jak to jest obecny? Jak to, Redzik, jesteś nieobecny? Co ty piszesz? Jestem obecny, proszę pani! Ale ja nie jestem, tylko, proszę pani! Ja nie jestem, proszę pani! Ale nie jestem, proszę pani! Była sobie świnka mała... Ja nie powiedziałem, że jesteś, proszę pani! No tylko, słuchajcie, widzowie i Redzik, słuchaj... Dobra, nadal zmieniłeś nazwę, a ja nadal nazywam cię Redzik. No cóż, życie, prawda? Po prostu mnie możesz nazywać mnie Redzik, Bartek, A słyszeliście o takim jednym typku, co się nazywa Tomasz Problem? Bo ja słyszałem, nie wiem kto to wymyślił, ale... Shih Tzu, no strącił mnie jeden. Ale słyszałem, że ktoś się podobno nazywa Tomasz Problem. Zabity! Gdzie? Czerwony? Nie! Teamowanie się to było! Teamowanie się! Ej, co to miało być? Nieładnie. Przynajmniej nie miał Kilaury. Czy miał Kilaurę? Dobra. Miał czy nie miał? Czy był kotkiem, który mówił miał? Dobra, ja sobie stawiam wielki słup. Taki, że nawet kolosalny tytan nie zdoła go zburzyć. Nie no, gdzieś taki przerobiłem jakiś tekst, który... O nie! Czerwony idzie! Alarm! Chyba, aha, czerwony, no dobra, tak, ale ja idę czerwony właśnie... Czerwony idzie! Alarm! Dobra. O. Wybaczcie, widzowie, ale swędzi mnie nos. I muszę co jakiś czas się zatrzymywać. A mnie swędzi pupa. Co?
Żartowałem, nie. Nie, no Shih Tzu, no jeden Shih Tzu mnie strącił. Shih Tzu jeden. Uwaga, uwaga! Co? Nie, no co to mało być? Kto to broni łóżka? Czyli zrobiliśmy taką dynamiczną... Dobra, chcę... Kaka po prostu! Kaka! Jak tak może być? Nie możemy wygrywać! Kaka! Nie no Shih Tzu, no spadł na mnie! No... Dobra, okay. Słuchajcie widzowie, jesteśmy już na rundzie jingle i ogólnie... Jingle bells, jingle all the way! What fun it is to ride. Nie wiem jak to śpiewa się... Hej! No dobra... I słuchajcie, ogólnie to... No ale ogólnie to ja jestem tak naprawdę kimś, z kogo nie powinniście brać przykładu. Wybaczcie, że... Siedzę w surowcach, ale patrzę właśnie jak tam, co tam się dzieje na kanale. I czerwoni to są spocuszki, śmierdziuszki, śmierdzą! Śmierdzi od nich z kilometra, jak od kapci Maryli Rodowicz z 1976 roku. Aha, no dobra, a mnie spędzi nos. I dobra, chyba nie będzie tym razem timelapsów na mostach, bo gadam i tak. Dobra. Nie przynajmniej... A co świnka robi, kiedy... Shih Tzu, spadłem! Puściłem Shih Tzu. Świnka robi, kiedy swędzi ją tyłek? Co? A ja myślałem, że drapie ją Stevek. Nie no, teraz będę musiał cenzurować. Ej, to nieładnie, to było niesprawiedliwe. Po co on zabudował, ja miałem Fireballa. Ja w takim razie jestem zmuszony do... No to za wstyd, taki upośledzony gość jak ja, a lepiej myśli od tego kogoś. Wstyd. Właśnie jestem zmuszony, żeby zbudować budowlę, która ma zamiar odstraszać. A teraz jeżeli ją zauważysz, teraz tutaj wskrystes, proszę ją zabluruj. No dobra. Ale nic nie powiedziałeś. Aha. Nie no, jestem rabusiem? Po co jestem rabusiem? Pam. Bez sensu. Pam, pim, pam, pim, pam, pam, pam. Nie no, nas mnie swędzi, ratunku, nas mnie swędzi. Muszę się ciągle drapać pod nosem. Weź chyba, weź apap. Apap to nie na to. Apap to jest nasraczka. Nie, nasraczka jest... Stoperan jest nasraczka. Tak, stoperan jest nasraczka. I dobra, czemu my mówimy... Ale my przecież w ten sposób promujemy te... Kanał? Czy leki? Nie, leki, a tak. A już myślałem, że promujemy sracz. Dobra, ja idę dobra na... mam dość bycia rabusiem, skaczę stąd. Bo mam dość... Dość ciekawe. Ale jeden zleciał w otchłań podczas walki ze mną. A więc coś zdziałałem, bo dosyć bycia rabusiem mam. Więc dlaczego miasta jem 10 kg? O, i rośnie mi... Co ty tu zbudowałeś? Żeby odstraszało przeciwników. Dobra, a teraz jak typowy ja gość... Ja jestem... Dziwna baba spod śmietnika, śmietnik taka, tak a śmierdzi, teraz... że odstrasza przeciwnika. Teraz, czekajcie, napiszę. Jestem upośledzony umysłowo. Napiszę na czacie. O, jestem napisałem na czacie, że... A teraz jak typowy upośledzony umysłowo gość, rzucam się na zgraję w czerwonych, żeby mi tym bardziej wierzyli, że jestem upośledzony umysłowo, no bo jestem, no. Trzeba... No, taka jest prawda, jestem upośledzony umysłowo. Trzeba tobie się... mówić. Pamiętasz, że widzowie nas naśladują i jak będziesz takie rzeczy mówić, to widzowie będą to naśladować. Ale wspomniałem, żeby widzowie... Ale już zły przykład widzą. Ale przecież poprosiłem, żeby widzowie mnie nie naśladowali. Więc wszystko jest dobrze. Tak. Nie jesteś taki, ale tylko ja mogę być upośledzony umysłowo, ale a ty ja nie. Ale to ja jestem upośledzony umysłowo. Nie, bo ja.
Naprawdę kłócimy się o to, kto jest upośledzony mózgiem? My jesteśmy niebieski? Tak, my jesteśmy niebieski. Szmaragdy, stoję na szmaragdach. Jak mnie ktoś zabije, to z niego jest śmierdząca kopara. La 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 la. La 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 la. Śmierdząca kopara to jest taka osoba, co mnie zabije za zbieranie szmaragdów. Żółty idzie. Pomocy. Zabijemy. Nie, umieramy. Ratunku. Wywaliłem specjalnie szmaragdy. Mały ping-pong. Ty makapako jedna. Makapaka. Śmierdzi od niej z kilometra. Ja chyba popełnił samobójstwo. Nie, to makapaka. Zjadła maka i dostała strachę. No jestem upośledzony, no. Skoczyłem jakoś dziwnie i nie wiem, jak to się w ogóle stało, że tak nie wiem, ale słuchajcie, to już był 10 minut było już tego odcinka, tak więc musimy już kończyć, widzowie. No widzę, rubali. Tak więc, widzowie, musimy już kończyć, ponieważ to już 10 minut ponad trwa, a nie możecie mnie za długo słuchać, bo jestem upośledzony umysłowo i to jestem mocno upośledzony umysłowo. Tak więc nie słuchajcie mnie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i wiecie co, w ogóle nie wysyłajcie tego filmu nikomu, niech nikt nie ogląda tego upośledzonego typka, no bo to tylko źle się skończy, no i na razie. Miłego dnia!